Cześć, mam na imię Ewa, przyjechałam z Pastewnika, mam 49 lat i wezmę udział w programie Wygraj Efekt. Wow! Na co dzień zajmuję się księgowaniem. W dziale księgowości pracuję i... no i tyle. Moją pasją jest ostra muzyka w stylu heavy metal i jeszcze inne, thrash metal i takie tam, wszystko co związane z metalem. Po dzisiejszej zmianie oczekuję efektu wow, czyli żeby było tą zmianę widać generalnie, bo wcześniejsze te zabiegi były tak nieraz wykonywane, że tych efektów nie było widać, albo słaby był efekt. A chciałabym, żeby po prostu to było widoczne. Największy problem z odrostami, bo wiadomo, że w pewnym wieku włosy, kolor włosów jest jakiś tam no, siwawy, siwy i tak dalej, także no, po miesiącu powiedzmy, czy tam dwóch max, trzeba po prostu coś z tym zrobić, robić z tymi odrostami. Zabiegi koloryzacji, które do tej pory wykonywałam, były robione albo w salonikach, takich no nieprofesjonalnych, mocno takich salonach, powiedzmy, tylko takich mniejszych salonach fryzjerskich, częściowo też w domu. Wybierając kolor dla pani Ewy, kierowałyśmy się cerą, kolorem oczu, ale także charakterem pani Ewy. Pani Ewa jest bardzo żywą osobą, energiczną, która czuje się ciągle młodo i która jest młoda duchem. Poszliśmy w jasne rude kolory, które jakby dodały pani Ewie energii. Po zabiegu koloryzacji oczywiście włosy pani Ewy zostały poddane zabiegom pielęgnującym. Tutaj ten zabieg przede wszystkim polegał na tym, żeby ustabilizować kolor. Pani Ewa też otrzymała wskazówki od nas, jak powinna pielęgnować swój kolor i swój skręt włosów w domu. Bo pani Ewa ma piękny skręt włosów, ale trzeba nad tymi lokami troszkę popracować, a dziewczyny wykonanym strzyżeniem pomogły pani Ewie w tym, żeby mogła sobie poradzić z tym skrętem w domu. Ogólnie maluje się mało, bo tylko podkreślam kreskę dolną, dokładam do tej, którą mam i po prostu usta. Wynika to z tego, że po prostu raz, że nie za bardzo wychodzi mi to malowanie, a po drugie nie mam czasu. Myślę właśnie, że ten program, właściwie ludzie, którzy będą wykonywali mi makijaż, specjaliści, wizażyści, pomogą, wytłumaczą mi, jak ten makijaż prawidłowo robić, jak dobierać i jak w ogóle go wykonywać, żeby po prostu sprawnie to szło. Skóra pani Ewy jest zachowana w dobrym stanie, aczkolwiek jest dość mocno wysuszona. Sugerowałabym pani Ewie picie większej ilości wody na co dzień i zacząć od kremów nawilżających. Uważam, że pani Ewa swoją uwagę mało skupia na sobie. Najprawdopodobniej skupia się bardziej na rodzinie, na dzieciach, tak jak każda przeciętna Polka. Ginie w wirze codzienności, a bardzo mało poświęca czasu sobie. Pani Ewa czuje się młodo. Pani Ewa ma piękne, rude włosy. Pani Ewa lubi się ruszać. Do tej stylizacji takiej sportowej, wygodnej wybraliśmy warkocze, które podkreśliły to, że czuje się ciągle młodo i że jest energiczna i że jest jej z tym wygodnie, bo to jest bardzo wygodne i łatwe do wykonania uczesanie. Makijaż sportowy u pani Ewy, jak już wcześniej mówiłam, jest bardzo minimalistyczny. U pani Ewy są małe usta, więc nie możemy je za bardzo podkreślić. Oczy też są dość małe, więc nie możemy tego makijażu skupić na oczach, ale możemy ogólnie na cerze skupić, żeby ją rozjaśnić. Usta, wystarczy, że u pani Ewy delikatnie podkreślimy błyszczykiem o cielistym kolorze, wytuszujemy mocno rzęsy i jak na makijaż sportowy myślę, że to jest wystarczające.
Na co dzień mogę iść, znaczy idę, ubieram się w różne stroje. Najlepszy strój mój to dżinsy. Zdecydowanie i do tego jakaś, no powiedzmy t-shirt jakiś taki wygodny. Metamorfoza sportowa miała spełnić przede wszystkim dwie funkcje. Miała być wygodna i funkcjonalna. Obie te funkcje zostały moim zdaniem spełnione. Dodatkowo zostały podkreślone atuty sylwetki pani Ewy, to znaczy bardzo szczupła sylwetka oraz długie, szczupłe nogi. Była to stylizacja stworzona z ubrań marki Levi's, koszula, t-shirt i spodnie. Spodnie średni stan, wersja slim, skinny, które podkreślały szczupłość nóg. Koszula w odmładzającym wiosennym looku, tak samo t-shirt, który podkreślał sylwetkę i taki młodzieńczy wygląd tej stylizacji. Fryzura codzienna, a więc loki, które są naturalnymi lokami pani Ewy. Codziennie łatwo uzyskać, wygodne i fryzura trwała na cały dzień. Do makijażu codziennego pani Ewa może wprowadzić po takiej metamorfozie, w której dziewczyny zmieniły troszeczkę kolor włosów, nasyciły włosy fajnym, lekko rudawym kolorem, może zmienić sobie pomadkę na łososiową, pomarańczową, brzoskwiniową, w takich żywszych kolorach, które na lato będą idealne i rozweselą jej twarz. Może dodać również przy takim kolorze włosów troszeczkę koloru na ruchomą powiekę oka lub albo w zieleni butelkowej, która idealnie współgra z rudościami, bądź w granatach, niebieskościach, które też ładnie się komponują z rudym kolorem włosów. Druga stylizacja codzienna, pasowała idealnie do pani Ewy, ponieważ jest także w wiosennym looku, ma rozświetlające kolory, a przy tym nadaje się do funkcji i zawodu, który wykonuje pani Ewa, to znaczy pracy z ludźmi, gdzie musi reprezentować siebie swoim wyglądem. Cała stylizacja była firmy Olsen, składały się na nią żakiet, spodnie i bluzka. Ostatnia stylizacja to jest stylizacja okolicznościowa, czyli związana z jakimś wyjściem, bankietem, wieczorem. Oparłyśmy tutaj tą fryzurę też na lokach naturalnych pani Ewy. Jest to też bardzo łatwa do wykonania dla niej samej fryzura. Jeśli chodzi o makijaż wieczorowy, u pani Ewy podkreśliłam dość mocno oczy, już bardziej w ekstrawagancki kolor poszłam, jak butelkowa zieleń, żeby bardziej zwracała uwagę na siebie. Dodałam już czarną kreskę na oku, która nasyciła wyraz oka i spojrzenie. Taki makijaż wieczorowy powinien być o wiele silniejszy niż makijaż codzienny, bo z racji z tego, że jest mniej światła, musi być bardziej dosadniejszy. Ostatnia metamorfoza, stylizacja wieczorowa to sukienka wykonana z pianki ciętej laserowo. Powoduje to, że ona jest bardzo wygodna, jednocześnie nadaje wyglądowi takiego luzu, nie ma takiego sztywnego, oficjalnego wyglądu, mimo że jest nadal sukienką okazyjną. Odpowiednia długość przed kolano nie skraca sylwetki, użyty do tego naszyjnik i kopertówka nadają sukience charakter bardziej wieczorowy. Mój dzisiejszy dzień zaczął się o godzinie 9 w salonie Trendy, który spełnił moje najśmielsze oczekiwania. Gdy zobaczyłam kolor moich włosów, to po prostu powaliło mnie prawie. Efekt był po prostu piorunujący. Fantastyczny kolor, który współgra z moim właśnie żywiołowym charakterem. Dzień mi się bardzo podobał, ten. Taki dzień stworzony typowo dla mnie, można tak określić to, że to był mój dzień. Oderwałam się całkowicie od swoich spraw codziennych, obowiązków i tak dalej, pracy,
Także bardzo miło spędziłam czas w tym salonie z dziewczynami, z całą ekipą tutaj, która wokół mnie krążyła i robiła wszystko bardzo dobrze. I wdzięczna jestem wszystkim tutaj ze mną współpracującym. I z tego miejsca oczywiście chciałam wszystkim Państwu podziękować za to.